Kochani, dzień dobry, witam Was z Wronia. To już przedostatni raz, kiedy jesteśmy na tych obiektach. 9. dzień, ale to zleciało. Nieprawdopodobna sytuacja. Bardzo, ale to bardzo szybko, kochani, przeleciał nasz obóz na obiektach KS Sokół Wroniawy. 9. dzień. Jesteśmy na porannym treningu, na treningu, na którym przyszliśmy dzisiaj troszeczkę szybciej, aby uciec przed temperaturą, która dzisiaj tutaj będzie naprawdę potężna. Natomiast miejcie świadomość, że jesteśmy dobrze przygotowani do tego treningu. Chłopcy będą grać gierki. Słuchajcie, spory zapas, ilość wody, zraszacze. Tak, gdzieś tak, około godzinki czasu będziemy. 10 gierek po 5 minut, 50 minut, także z tej strony będzie sparing, na którym za momencik odwieczna wojna Żaki Młodziki, czyli starsi na młodszych. Ten meczyk Wam nagramy. Nagramy Wam również gierki małe tutaj. Natomiast, tak jak mówię, materiału mamy naprawdę sporo. Te rzeczy dodajemy, kochani, ze sporym opóźnieniem. Mamy około 4-5 dni spóźnienia na kanale. Natomiast to spóźnienie wynika z wolnego netu, a także ze sporej ilości materiału dla Was. Także ja przy okazji, kochani, robię zdjęcia, które tu troszkę dokumentują nasz pobyt. Rodzice na to czekają. Słuchajcie, Facebook ostatnio jest zawalony zdjęciami z obozu. Będą mieli chłopcy świetne pamiątki z muzeum, z basenów, z boisk, z gierek, słuchajcie, z turniej podwórkowych, z zabaw, z dyskotek. No, naprawdę u nas się dzieje sporo. Natomiast, tak jak mówię, no, pogoda jakby nie odpuszcza i nie rozpieszcza. Warunki mamy południowoeuropejskie. Tam mniej więcej w takich temperaturach, kochani, gramy na co dzień. Natomiast widać, że chłopcy jeszcze są nierozkręceni. Jest to początek, kochani, treningu. Za momencik pewnie troszeczkę odżyją. Tutaj będzie 10 gierek po 5 minut na tej części. Natomiast tutaj rozpoczynamy, tak jak mówię, sparing starsi na młodszych. Mamy w tym momencie niedźwiedzia. Siemasz, niedźwiedziu, siema Rafik. Zaczynacie pierwszą część, tak? Słuchajcie, z tej strony mamy słońce, to ja w takim razie przejdę na tamtą stronę. Tym bardziej, że z tamtej strony będziecie mieć oba boiska w obiektywie. Oba boiska w obiektywie, kochani, na dużym monitorze, na dużym ekranie. Myślę, że możecie śledzić oba treningi jednocześnie. Słuchajcie, zawodnicy rezerwowi są pod parasolami, kryją się, natomiast jest poblokowane. O, chyba idę przez boisko, słuchajcie, jest diabełek. Próba podania zablokowana. No tu powiem Wam, kochani, fajnie to już, uwaga, tutaj fajnie to już wygląda, tu jest już normalna murawa, gdzie niegdzie, zobaczcie, zaczynają pojawiać się żółte placki, maszyna do spryskiwania nie nadąża, mamy gutka, uwaga, zablokowany strzał, Michał to robi, także planeta, kochani, wypala niemiłosiernie trawę. Widzę, że gospodarze nie mogą sobie tej trawy skosić, kochani, dlatego że wtedy obumarłaby naprawdę bardzo mocno. Myśmy tak zrobili na naszej kruszy na arenie. Kiedyś, pamiętam, skosiliśmy trawę w te upały i no, do dnia dzisiejszego jeszcze ta trawa nie do końca odżyła. Natomiast ja nic nie widzę. Jest takie mocne słońce, kochani, mam okulary przeciwsłoneczne. Ach, widzę, że mam około 4 minuty filmu. Natomiast kilka zdjęć z porannych. Kilka fotek. Poobserwuję razem z Wami, jak grają. Powiem Wam szczerze, kochani, że w ten upał wolałbym też jakby się oszczędzać, mniej komentować. Za momencik pójdę troszkę pod ten zraszacz wody. Agnieszka cały czas pracuje nad pobiciem rekordu swoich kapek. Dzisiaj jest dzień 9. Słuchajcie, my cały czas w komplecie, opuścił nas tylko Błażej. Natomiast w dniu dzisiejszym kilkoro dzieci będzie opuszczało nasz obóz. Są to dzieci, które wyjeżdżają na wakacje.
mają gdzieś tam pobukowane w czasy. Zdaje się, że nie będzie już na jutrzejszym treningu ostatnim pożegnalnym Rafika. Słuchajcie, jest Oskar. Nie wiem, kto jeszcze dzisiaj, kochani, wyskakuje z obozu, natomiast wiem, że kilka osób w dniu dzisiejszym obóz kończy. Słuchajcie, pewne jest również to, że za rok przyjeżdżamy również tutaj do Wroniaw, także jeżeli ktoś z Was ma ochotę z nami poćwiczyć, potrenować, porozwijać umiejętności, słuchajcie, widzicie w bardzo, jakby, że tak powiem, żywiołowy sposób, dlatego jest ładnie, brawo. Butek zewnętrzną, Kacper otwiera, wynik sparingu, mamy 1-0. Słuchajcie, tak rozmawialiśmy z trenerem Krystianem, że pokazujemy Wam sporą część naszych treningów. Nie mamy nic do ukrycia. Nasz kanał jest, kochani, kanałem takim może nie na żywo, ale na pewno live. My tutaj nic nie modyfikujemy, nie podkręcamy. Tak jak jest, tak jest. Jest tu dużo pracy, ale ta praca przełoży się kiedyś, kochani, mocno na efekty. Natomiast gdzieniegdzie niektóre obozy sportowe, kochani, jakby nie uzewnętrzniają, nie pokazują ćwiczeń, kochani. Natomiast my jakby jesteśmy troszkę na innym poziomie świadomości, nie mamy z tym problemu, dlatego tutaj macie możliwość część z tych ćwiczeń zastosować na swoich podwórkach, na swoich orlikach. Słuchajcie, mówimy do tych osób, które na przykład są z mniejszych miejscowości, nie macie swoich klubów sportowych, nie macie gdzie rozwijać swoich możliwości, a bardzo chcecie, zawsze słuchajcie, 2-3 osoby i można niektóre z tych ćwiczeń, które oglądacie. Uwaga, tak, mamy 2-0, słuchajcie, czyli myślę, że kochani, dobrze, młodsi wchodzą w ten sparing. To jest jeden z ostatnich sparingów, który będą chłopcy rozgrywać. Rozgrywamy go na porannym treningu, dlatego że wieczorem, jeżeli dojdzie do jakiegoś treningu, to na pewno, tak jak wczoraj po kolacji. Och, metr, ładny strzał, kochani, niedużo brakło. Natomiast jeżeli będziemy grać wieczorem jakiś kolejny meczyk, to będziecie oczywiście mieć z tego relację. Natomiast być może będzie to na ośrodku. Zobaczcie, Nathan. Słuchajcie, 3-0. No, kochani, mocny pokaz siły, kochani, młodszych. Słuchajcie, zajrzymy do ławki rezerwowych, słuchajcie. Która drużyna wygrywa? Nasza. Słuchajcie, to myślę, że zaraz z drugiej drużyny rezerwowi zaraz wejdą, słuchajcie, i myślę, że chyba zrobicie robotę, co? No, jestem komentatorem. Trzeba zaraz, słuchajcie, trzeba będzie straty odrabiać. Tam widzę 3-0, słuchajcie, ale to jeszcze nie jest mecz zrobiony. Teraz trzeba na dłużej. Ta na dłużej energii trzeba wejść. Tak jest. Słuchajcie, czwarty gol wpada, nieprawdopodobna sytuacja, słuchajcie. Jakub, kochani, w swoim dystansie. Powodzenia, Jakubku. Pamiętaj, że gorąco, kochany, ale masz nieprawdopodobną wydolność. Muszę Wam powiedzieć, kochani, że podziwiam naprawdę Jakuba. Nie liczę, ale to może być jego, kochani, 50. kółko może, od kiedy jesteśmy tutaj na obozie, także a biega kółka nie wokół stadionu, tylko wokół całego boiska treningowego również, także no, muszę powiedzieć, kochani, że robi to na mnie ogromne wrażenie. A że propagujemy sport aktywny, to w tym momencie kanał i aktywność ruchową, to w tym momencie, kochani, zasługuje na... Uwaga, jest akcja. Idę na tą stronę, dlatego że z tej strony będzie Wam lepiej to oglądać, dlatego że nie mamy słońca. Przypominam, kochani, że... Bro, ale brama! Jakie okno! Brawo, 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 Guciu! Śliczne! Muszę powiedzieć, kochani, że ładne same okno leciało i wpadło. Muszę Wam powiedzieć, że już znamy swoich partnerów z Forza Cup. Będziemy grać z GKS-em Katowice. Będziemy grać z Pępowem. Będziemy w grupie oczywiście. Gramy z Pępowem. Brawo, Filip! Super! Super! Jest! Ajajajajaj! Proszę bardzo! Ładna bardzo akcja! Będziemy grać z Pępowem, z GKS-em Katowice, kochani, oraz z
ze Skrom Częstochowa. Także bardzo fajna grupa. Myślę, że się świetnie pobawimy. Przypominam, że turniej Forza Cup jest ostatniego weekendu wakacji. Będziemy tam, zapraszam na kanale, jest na naszym fanpage Kuba Guciu-Szabłowski, jest film z losowania, zobaczycie jeszcze jakie drużyny w tym turnieju biorą udział, także no, mocno młodsi weszli w ten mecz, muszę wam powiedzieć, bardzo mocno, to jest już chyba 4-0, taki troszeczkę, słuchajcie, jest Kacper, dostaje piłę, Misio to przerywa. Łoch! Też siadło ładnie na lewusa po ziemi. Ładnie skończone. Bardzo ładnie. Piątki przybite z Kacprem. Słuchajcie, korekty cały czas od trenerów w trakcie gierki i temu służą tego typu sparingi, kochani, żeby popatrzeć. Trenerzy będą wiedzieć, jak sobie chcą poukładać drużynę. Świetnie, kochani, coś, czego mi do tej pory brakowało w naszych gierkach, kochani, to były nieme gierki, czyli nie używamy podpowiedzi, natomiast w tym momencie, zobaczcie, bardzo mocno pachnie to zespołowym graniem. Jestem, graj, plecy. Trenerzy uczą chłopców takiej aktywności meczowej. To są czasami sytuacje, kochani, mające wpływ bezpośrednio na bramkę, na stratę. Jest, to będzie gol chyba. Ach, jest, sklepali w trójkę, Fabik Gutek, Kacper strzela świetną bramkę. Słuchajcie, pojawiają się cieszynki u Gutka, czyżby jakaś zmiana nastąpiła? No, muszę powiedzieć, że bardzo byłbym zadowolony. Jak wiecie, Gutek bardzo często po strzelonych bramkach nie egzekwuje swojej radości, także nie wiem na ile trenerzy ustawili czas sparingowy, natomiast nie wiem na ile, jaki jest czas jednej połowy sparingu, dlatego że w następną część przeniesiemy się do tamtej grupy na drugie boisko, tam będziemy za momencik oglądać, jak tam idzie mecz. Natomiast w tym momencie zobaczmy, czekamy na pierwszą bramkę. Uwaga, chyba to będzie ten moment. Troszkę brakło. Zdaje się, że mamy 4 albo 5-0. Młodsi w tym momencie. Dużo brakło. Ładnie dokręcona piłeczka. Naprawdę przyjemnie się ogląda chłopców. Przyjemnie naprawdę się na to patrzy. Och, aj, super, ale na walce na zębie bardzo mi się to podoba. No i to, kochani, już jest czas na, no nie, nie dadzą młodzi, kochani, dzisiaj pograć starszym. No widzę, wyszli chyba z większą wolą zwycięstwa. Jak oglądaliście ich pojedynki przez cały nasz obóz, to przypomnijcie sobie, że zdaje się, że dwa razy wygrywali młodsi, raz wygrali starsi, teraz po raz kolejny młodsi. Trenerze, ile jedna część sparingu? 20. 15? To już dogramy to do końca. Tak, 3 minutki, no. To jeszcze dogramy do końca wam tą część sparingu. Tutaj będzie przerwa na płyny, na uzupełnienie, a my przeniesiemy się na tamto boisko. W każdym bądź razie, kochani, jakby troszkę mniej wiary.
jakby troszkę mniej wiary, kochani, w starszych, w końcowy sukces. Te ich ataki są takie troszeczkę, kochani, no właśnie bez wiary. Zobaczcie, więcej walki chyba jednak jest u młodych dzisiaj. Także no, zbliżają się do momentu, kiedy... No, zbliżają się do momentu, kiedy... Och, jaka piękna brama! Brawo, Natan! Dobre, ładne! Bardzo ładnie. Słuchajcie, podobają mi się naprawdę wszyscy, bez względu na wynik, i pomarańczowi, i zieloni. No dzisiaj są niemiłosiernie skuteczni, kochani, bardzo mocno waleczni. Zobaczcie, bardzo no, mocny pojedynek w jedną stronę. Ile gutku? Słuchajcie, no mocny pojedynek. Boję się, że te... że ta brygada, kochani, w roczniku 2005 będzie robić robota. Przypominam, że z 2005 tutaj w naszej drużynie mamy tylko diabełka. Natomiast my przechodzimy do orlików. Orliki w naszej strefie jeleniogórskiej to rocznik 2005 i 2006. Natomiast no, my właśnie w tym momencie, patrzcie, budujemy jakby nową drużynę orlików. Natomiast no, u nas jednak podstawą jest 2006. 2005 jest diabełek. O, właśnie teraz przy piłce. Natomiast resztę chłopców, kochani, jest z rocznika 2006. Także jestem bardzo ciekawy, jak będą wyglądać rozgrywki od września. Oczywiście te turnieje będziemy Wam nagrywać. Dla nas to jest kolejny poziom. Jest to dla nas kolejny poziom w rozwoju naszych młodych piłkarzy KS Talent. Będziemy jeszcze jakby zakończać tylko... Ale piłeczka, brawo, i Fabik. Super. Troszkę, kochani. Pierwsza tercja się kończy. Zmieniamy boisko. Idę do młodszych, kochani, także tam idą teraz uzupełniać płyny. Ja strzelę, kochani, jeszcze im tylko fotkę z bliska i idę na tamte boisko. Zapraszam.